Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Kochani, witam serdecznie i was przy telewizorach także i zapraszam, abyśmy przeżyli spotkanie z Panem Jezusem na naszej kropelce radości. Spójrzcie ładnie ręce i będziemy dziękowali za Jezusową śmierć na krzyżu, śpiewając rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Rysuję krzyż z kropelką krwi i z jedną dużą łzą. Za krzyżem drzwi, do nieba drzwi dla mnie otwarte są. Za ten krzyż i Twoje łzy, za przelane krople krwi, Jezu, dziękuję Ci. Za otwarte nieba drzwi, drogę, którą szedłeś Ty, Jezu, dziękuję Ci. Usiądźcie. Wiele razy przypominamy sobie o tym, że wielkim darem, prezentem od Pana Boga dla nas jest rodzina. Ale w tej rodzinie spełniamy różne zadania. Rodzice pracują, aby nas utrzymać. Ubierają nas, posyłają do szkoły, mają swoje obowiązki jako tatuś i mamusia, ale jeśli my zdrowo przeżywamy spotkanie w rodzinie, także i my pewne obowiązki powinniśmy podejmować i dlatego też włączać się w normalne życie rodzinne. I tu są czasem problemy, że chcielibyśmy wszystko otrzymywać, ale ze spełnianiem takich czyich obowiązków różnie bywa. Są problemy, żeby pomóc mamusi w czymkolwiek, prawda? Nie tylko podczas prania, ale także w gotowaniu, nakryciu do stołu, posprzątaniu swojego pokoju, zrobienia porządku na swoim biurku. Tu zaczynamy już kręcić nosem i próbujemy jakoś wymigać się z tego wszystkiego. To samo dotyczy właśnie innych form sprzątania. A to babcia zrobi, albo dziadek zrobi, a to jak mamusia zrobi, bo ja nie mam na to ochoty. Odrzucamy nasze obowiązki, które nazywamy naszymi krzyżami. To samo się dzieje także i w szkole. W szkole są przypadki, gdzie potrafimy przeszkadzać nauczycielom, bo nas niektóre przedmioty nie interesują. Z innymi przedmiotami z kolei mamy problemy, bo może mamy mniej zdolności, ale traktujemy jako krzyże. Takiego miałem znajomego chłopca, dla którego matematyka była największym krzyżem. I powiedział do mnie, proszę księdza, jakbym mógł, to bym ten przedmiot usunął z programu szkolnego. To są, kochani, różne nasze krzyże. Wiemy o tym, że tych krzyży jest o wiele więcej. Czasem nawet krzyżem może być brat lub siostra, którzy nam dokuczają. Musimy się pilnować, żeby im nie sprawić przykrości. Kolega czy koleżanka mogą nam też dokuczać, być naszym krzyżem. Ale czasem bywa, że i różne sytuacje związane ze stanem naszego zdrowia też są takie, żebyśmy chcieli być silni, zdrowi i wszystko podrzucać. Dlatego o tym mówię, że przeżywając kolejną stację drogi krzyżowej, a jest nią ukrzyżowanie Pana Jezusa, Jezus nam chce przypomnieć o jednym. Mógł jako Bóg krzyż odrzucić i w inny sposób nas odkupić i zbawić, prawda? Jako Bóg mógł tego dokonać, ale bierze sposób na odkupienie i zbawienie najtrudniejszy. Sposób, gdzie będzie cierpiał i, jak wiemy, odda swoje życie za nas. I przybijając swoje ręce i nogi do krzyża, pozwalając na to, chcę nam powiedzieć, abyśmy my umieli przybić się czasem do krzyży naszych obowiązków, zajęć w domu rodzinnym, w układach między bratem i siostrą, rodzeństwem, w szkole, między kolegami i koleżankami, a także w przypadku naszych przedmiotów, żeby nawet te przedmioty, których nie lubimy, uczynić naszym krzyżem i związać się z nim, by ten przedmiot poprawić i by właśnie z niego coś dobrego wyszło. To jest wielka tajemnica. Jezus bardzo cierpi, ale stawia nam pytanie, czy umiesz
przybić się do krzyża swoich obowiązków, czumiesz ten krzyż związać ze swoim życiem, a nie odrzucić go i powiedzieć, niech inny się tym zajmuje, mamusia, tatuś, brat, siostra, kolega, koleżanka, ale nie ja. Czy umiem to wszystko przyjąć i właśnie z tym krzyżem iść przez całe moje życie? Tutaj nad tym będziemy się zastanawiali przy stacji Ukrzyżowanie Pana Jezusa. I dlatego też robimy konkretne postanowienie, abyśmy nie tylko krzyż symbolicznie nieśli przez swoje życie, ale ten krzyż naszych obowiązków uczynili tak ściśle związanym z moim życiem, żebym nigdy od tego krzyża nie odszedł. O to będziemy prosili Pana Jezusa. I jeżeli, co nie daj Boże, przyjdzie krzyż jakiejkolwiek choroby, będziemy się starali spokojnie go przyjąć, nie rozrabiać, żeby unieszczęśliwiać rodziców czy rodzeństwo, ale cierpliwie chorować i prosić o to, abyśmy umieli ten krzyż jakoś przetrzymać w naszym życiu. Oczywiście może być krzyżem jakiś inny stan związany czy z bólem zębów, czy jakieś komplikacje inne. Może tym krzyżem być kolega lub koleżanka, których może nie lubimy. Będę się starał cierpliwie i spokojnie z nimi rozmawiać. Może być, jak wam wspomniałem, jakiś trudny przedmiot. Nie odrzucę go, ale tak Pan Jezus wiąże się z tym moim krzyżem, żeby go nieść przez całe swoje życie. Złóżcie ładnie ręce. Panie Jezu, Ty się przybijasz do krzyża. Uczysz nas tego, abyśmy wszystkie krzyże naszych obowiązków uczynili swoimi, nie odrzucili ich, ale z Tobą razem przeżywali nasze życie. Nie da się usunąć krzyża ze swojego życia i to różnych doświadczeń przykrych. Dlatego Cię prosimy, abyśmy wtedy, jak nam będzie ciężko, utrzymać ten krzyż, prosić Cię o pomoc, by z nim się tak ściśle związać, jak Ty się związałeś. I by uczynić ten krzyż sposobem naszego także zbawienia. O to Cię prosimy z całego serca, Panie Jezu. Powstańcie. Śpiewamy właśnie tę stację drogi krzyżowej, Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Na drodze Cię, Jezu, spotykam i krzyża ciężkiego dotykam, więc pójdę za Tobą cichutko, ulżyć choć trochę Twym smutkom. Przybili Ci ręce, co chciały przytulić, wszystkich do siebie, Gwoźdźmi przekuli. Na drodze Cię, Jezu, spotykam i krzyża ciężkiego dotykam, więc pójdę za Tobą cichutko, ulżyć choć trochę Twym smutkom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wakacyjnie wszystkich naszych najmłodszych przyjaciół w Kropelce Radości. Bardzo dziękujemy księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi za poprowadzenie dzisiejszej katechezy, a przed nami druga część naszego spotkania, czyli konkurs z nagrodami. Zasady naszego konkursu są bardzo, bardzo proste. Najpierw wybieramy numer telefonu do studia telewizji Trwam, numer telefonu dla dzieci z Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, zagranica 56 657 0013 i końcówka 14.
kierunkowy 048 i dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. A oto krzyżówka, którą przygotowaliśmy na dzisiejsze nasze spotkanie. Widzimy ją na ekranach naszych telewizorów. Dzisiaj będziemy rozwiązywali ślimaka. 13 konkursowych pytań. Pierwsze znajdujące się w samych polach wewnętrznych ślimaka i ostatnie 13 na zewnętrznej linii ślimaka. Dzisiaj przygotowaliśmy dla wszystkich bohaterów, zwycięzców nagrodę, którą będziemy chcieli do Was wysłać pocztą. Jeżeli ktoś prawidłowo odpowie na konkursowe pytanie, dzieci, pomóżcie mojemu sercu zwyciężyć. Książka wydana przez wydawnictwo Sióstr Loretanek. Jeżeli prawidłowo odpowiecie na pytania, bardzo proszę, abyście przysłali do nas swój adres drogą mailową kropelka@tvmyślniktrwam.pl. kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Jeżeli nie macie możliwości skorzystania z poczty elektronicznej, można zadzwonić od poniedziałku do piątku do sekretariatu telewizji Trwam 56 610 72 58. Te informacje będziemy przypominali podczas trwania naszej dzisiejszej kropelki radości. Bardzo proszę, halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witam, kogo pozdrawiam? Weronika. Weronka, skąd do nas dzwonisz? Z Drżeniowa. Jaka pogoda u ciebie? No, tak średnio, bo przed chwilą padał deszcz. A widzisz, to w Toruniu dzisiaj w miarę jest, wiesz, bo deszcz nie padał od rana, ale rzeczywiście ta wakacyjna pogoda jest taką trochę w kratkę. Oto nasza krzyżówka, Weronka, od jedynki do trzynastki. Wszystkie pola są wolne. Czekam na twoją decyzję. Jeden. Jeden. Zaznaczamy hasło numer jeden. Zaraz liczba pól zostanie podświetlona na fioletowo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Z siedmiu liter składa się prawidłowa odpowiedź na konkursowe pytanie. Czy jesteś gotowa? Tak. Weroniczko, uwaga, uwaga. Czerwone warzywo, z niego ketchup. Pomidor. Próbujemy. Świetnie, tak jest. Fanfary dla ciebie i gratulacje. To jest pomidor. Powiedz mi tak na ucho całkowicie dyskretnie, lubisz pomidory? Nie. Nie lubisz pomidory. A ketchup? Tak. No właśnie, czyli przetworzone pomidory lubisz, czyli właściwie tak do połowy coś jest w porządku. Kogo pozdrawiasz? Mamy, tatę, Radio Maryja, Telewizję Trwam i koleżankę Olejosa. Dzięki ogromne. Cieszymy się, że możemy przekazać te twoje pozdrowienia dalej. Jakie masz plany na dzisiejszy wakacyjny dzień? Co będziesz robić, Weroniczko? Spotkam się właśnie z tą koleżanką Olą. Świetnie. To mam do ciebie taką gorącą prośbę, abyś Olę także od Telewizji Trwam i Radia Maryja bardzo gorąco pozdrowiła, okej? Okay? Wszystkiego dobrego, Weroniczko. Czekam na twój adres. Wyślij go mailem kropelka@tvmyślniktrwam.pl. Ewentualnie dzwonimy do sekretariatu Telewizji Trwam, a my do ciebie nagrodę wysyłamy pocztą. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witam? Kto jest po drugiej stronie? Karolina Jucha. Mieszkam w Syruchowie koło Jarosławia i mam 9 lat. Świetnie. Karolcia, dobry humor jest? Masz dobry humor dzisiaj? Tak. Świetnie. To wskakujemy do naszej krzyżówki. Jedynkę mamy rozwiązaną, Karolcia. Od dwójki do trzynastki pozostałe pytania. Dwójkę. Dwójkę. No to już podjęłaś decyzję. To zaznaczamy hasło numer dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z sześciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Startujemy. Uwaga, uwaga. Pytanie numer dwa. Pali się w kominku. Ogień? O. Popatrz na liczbę pól. Pomyśl trochę. Drewno. Pytasz się, czy odpowiadasz? Odpowiadam. Odpowiedź drewno. No próbujemy, Karolcia.
Tak jest, świetnie. To jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Chodziło nam o drewno. Fanfary dla ciebie, gratulacje od naszych serc ze studia z Torunia. Kogo pozdrawiasz, Karola? Mamę, tatę, babcię, ciocię Zosię i całą rodzinę. Świetnie. Jakie plany masz na dzisiejszy dzień? Karolinko, co? Będę się bawić. Świetnie. Sama, czy ktoś do ciebie przyjdzie? Koledzy, koleżanki? Nie. Pozdrawiam ciebie, Karolinko, bardzo serdecznie. Czekam na twoje dane adresowe. Kropelka, małpa, tv-trwam.pl. Do ciebie nagrodę wysyłamy pocztą. Pokażmy naszą nagrodę. Dzieci, pomóżcie mojemu sercu zwyciężyć. Książka wydana przez wydawnictwo sióstr Loretanek. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest po drugiej stronie? Franek. Franiu, skąd dzwonisz? Słonkowa. Co u ciebie? Wszystko w porządku? Tak. Bardzo się cieszę. Wskakujemy do naszego ślimaka, Franiu. Mamy zajętą jedynkę i dwójkę. Wolne pola są od trójki do trzynastki. Czy już coś wypatrzyłeś dla siebie? Trzy. Trzy. Zaznaczamy trójkę. Liczymy literki, Franiu. Raz, dwa, trzy, cztery. No to takie krótkie hasło. Jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga. Słodki owoc pracy pszczół. Miód. Wpisujemy. Tak jest, Franiu. Chodziło nam o miód. To jest bardzo dobra odpowiedź. Lubisz miód? Nie. Bo za słodki? No. No widzisz, no czasami i tak bywa. Ale gratulujemy prawidłowej odpowiedzi i czekam z niecierpliwością na twoje pozdrowienia. Franiu, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, babcię i moją siostrę. Twoja siostrzyczka jak ma na imię? Rita. Jest starsza od ciebie czy młodsza? Młodsza. Rozrabia, Franiu? Też śpi. Ale tak na co dzień to rozrabia trochę? Trochę. Trochę. Tak tyle, co? No. No to jeszcze nie jest najgorzej. Franiu, dzięki ogromne. Pozdrawiaj także swoją siostrzyczkę od nas i całą swoją rodzinkę, dobrze? Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Franciszkowi. Do ciebie, Franiu, nagrodę chcemy wysłać pocztą. Czekam na twoje dane adresowe. Kropelka, małpa, tv-trwam.pl. Jak zawsze prosimy, aby to były dane kompletne, żeby ta nagroda mogła do was jak najszybciej dotrzeć. Podajemy imię, nazwisko, nazwę ulicy, numer domu, numer mieszkania, numer kodu pocztowego i miejscowość, w której znajduje się poczta. Oraz proszę, aby także w mailu wpisać numer telefonu, z którego było wykonywane połączenie do naszego studia. Bardzo proszę, Kropelka Radości. Halo? No mówisz. No. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Nazywam się Michałka i dzwonię z koła, mam 6 lat. Wybieram hasło numer 10. Świetnie, Michał, jak jesteś przygotowany, Boże. O nic nie muszę się ciebie pytać, a zatem hasło numer 10. Wskakujemy do naszej krzyżówki, zaznaczamy dziesiątkę. W tym miejscu mamy dziesiątkę, składa się ona z trzech prawidłowych liter. Michałku, uwaga, uwaga. Robiony z mleka z dziurami. Ser. Próbujemy. Świetnie, tak jest, to jest ser. Gratulacje dla ciebie, fanfary dla ciebie. Lubisz ser? Ojca Świętego. Lubisz ser? Tak. No to świetnie. Teraz czekam dopiero na twoje pozdrowienia. Kogo chciałbyś pozdrowić, Michale? Mamę, tatę, siostrę, brata, ojca świętego. Aha. Ojca prowadzącego. Dziękuję. I wszystkie biedne dzieci na świecie, a szczególnie w Afryce.
Pozdrawiamy, dołączamy się do tych Twoich pozdrowień, Ciebie także pozdrawiamy, gratulujemy prawidłowej odpowiedzi, dobrego dnia, Michale życzę. Kto tam Tobie kibicował? Kto jest razem z Tobą? Mama i siostrzyczka. Mama i siostrzyczka. Siostra jest starsza od Ciebie czy młodsza, Michaś? 10 miesięcy. O, to taka jeszcze malutka, prawda? Tak. No ale urośnie. Wszystkiego dobrego, Michaś, dziękuję. Nagrodę do Ciebie wysyłamy pocztą. Dzieci, pomóżcie mojemu sercu zwyciężyć. To nagroda dla wszystkich zwycięzców w dzisiejszej kropelce radości. Ja czekam z niecierpliwością, Michaś, na Twoje dane adresowe. Odbierzemy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Halo? Halo, halo. Jak masz na imię? Kamila. Kamilko, skąd dzwonisz? Sarnowa. Pozdrawiam Ciebie. A u Ciebie w Sarnowie to co, same sarny żyją? Czemu ta miejscowość się tak nazywa? No nie wiem. No właśnie. To będzie zadanie dla Ciebie, żebyś sprawdziła, skąd ta nazwa Twojego Sarnowa się wzięła. Wskakujemy do naszej krzyżówki, Kamilko. Mamy zajętą jedynkę, dwójkę, trójkę i dziesiątkę. Pozostałe pola uśmiechają się do Ciebie i czekają na Twoją decyzję. Siódemka. Siódemka. Gdzie mamy tą siódemkę? Próbuję ją odnaleźć. O, mamy w tym miejscu. Zaczynamy od pola ciemniejszego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Kamilko, czy jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Pytanie numer 7 brzmi następująco. Produkuje się z niego cukier. Burek. Mhm, próbujemy. Świetnie, bardzo dobra odpowiedź. Burak cukrowy, taki biały z takimi zielonymi ogonkami wyrastającymi ponad ziemię. Kogo pozdrawiasz, Kamilko? Całą rodzinę, Radio Maryja i telewizję Trwam. Świetnie, dziękujemy za Twoje pozdrowienia. Jakie masz plany na dzisiejszy dzień? Co będziesz robić? A jeszcze nie wiem. Ale obiad jakiś tam będzie po drodze chyba, co? Będzie, będzie. Co tam w garkach się dzieje? Już wiesz czy nie jeszcze? No, jeszcze nie wiem. Czyli może będzie taka jakaś wakacyjna niespodzianka, co? No, pewno tak. A co byś chciała zjeść dzisiaj na obiad? Jakie jest Twoje ulubione danie? Na przykład rosół. Rosół, czyli woda z skóry, co? Tak. Pozdrawiam Ciebie, Kamilko. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Nagrodę do Ciebie wysyłamy pocztą. Czekam na Twoje dane adresowe. Wyślij je mailem. kropelka@tv-trwam.pl A my do Ciebie nagrodę wysyłamy pocztą. Bardzo gorąco pozdrawiam Ciebie i proszę Ciebie, abyś także pozdrowiła swoich przyjaciół od nas, od telewizji Trwam, Radia Maryja, od Kropelki Radości. Bardzo proszę, halo, halo. Halo, halo. Czy my się słyszymy? Tak. Jak masz na imię? Julia. Julcia, skąd do nas dzwonisz? Z jakiej miejscowości? Radomia. Pozdrawiam Radom, pozdrawiam Ciebie. Ile masz lat, Julcia? 9. 9. Wskakujemy do naszej krzyżówki. Julcia, czy już wypatrzyłaś jakiś numer konkursowego pytania? 6. 6. Zaznaczamy pytanie numer 6. 3 literki. 1, 2, 3. Jesteś gotowa? Tak. Julcia, uwaga, uwaga. Wyciskany z owoców. Sok. Próbujemy. Świetnie, tak jest. Chodziło nam o sok. To jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Jaki jest Twój ulubiony sok, Julcia? Jabłkowy. Jabłkowy. No, też lubię jabłkowy. Kogo chciałabyś pozdrowić? Babcie Daniele, babcie Lucję, dziadka Wieśka, mamę, cacę, braca, siostry,
i ciocie wszystkie, tak, wujków też. Świetnie. Ile masz rodzeństwa, Julka? Trójkę. Kto jest najstarszy? Siostra. Jak ma na imię? Magdalena. Potem? Potem jest mój brat Kuba. Aha. Potem jestem ja. Aha. I potem jest moja siostra Milena. Milenka ile ma lat? Milena ma rok i 8 miesięcy. Rok i 8 miesięcy. Całą waszą bandę pozdrawiaj od nas, od Kropelki Radości, dobrze? Dobrze. Wszystkiego dobrego, Julcia, dobrego dnia. Życzę. Nagrodę do ciebie wysyłamy pocztą. Czekam na twoje dane adresowe. Wyślij je mailem kropelka@tv-trwam.pl. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witam, kogo pozdrawiam? Piotruś. Witam ciebie, Piotrze. Skąd do nas dzwonisz? Z Krakowa. Pozdrawiamy piękny, królewski Kraków ze smokiem wawelskim na czele. Oto nasza krzyżówka. Piotrze, wybrałeś już jakiś numer, czy mam przypomnieć o wolnych polach jeszcze? Przypomnieć o wolnych polach. To mamy tak, czwórkę wolną, piątkę, ósemkę, dziewiątkę, jedenastkę, dwunastkę albo trzynastkę. Czwórka. Czwórka. Zaznaczamy czwórkę. Króciutkie hasło, składające się z trzech liter w naszym ślimaku. Jesteś gotowy, Piotrusiu? Tak. Uwaga, uwaga. Zwierzątko z kolcami. Jest. Wpisujemy. Świetnie. Chodziło nam oczywiście o pana Jerza. Pozdrawiam ciebie i gratuluję prawidłowej odpowiedzi i czekam na twoje pozdrowienia, Piotrze. Kogo pozdrawiasz? Babcię, drugą babcię, dziadka, księdza prowadzącego, wszystkich słuchaczy. Aha. Wszystkich pracowników i telewizję Trwam. Bardzo dziękujemy za twoje pozdrowienia. Jakie plany masz na dzisiejszy sobotni dzień, Piotrze? Przyjechałem do babci. O, no to świetnie. I odpoczywasz sobie u babci? Tak. Twoja babcia jak ma na imię, Piotrek? Joanna. Czyli pozdrów także swoją babcię od nas bardzo serdecznie, dobrze? Dobrze. Pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy całą twoją rodzinkę. Nagrodę do ciebie, Piotrze, wysyłamy pocztą. Dzieci, pomóżcie mojemu sercu zwyciężyć. To nagroda w dzisiejszym programie. Książka wydana przez wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie. Kropelka Radości, bardzo proszę, halo? Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Mateuszek. Skąd, Mateuszku, dzwonisz? Kornatki. Oto nasza krzyżówka, Mateuszu. Ile masz lat? Sześć. Sześć. Została nam, Mateuszu, tak. Piątka, ósemka, dziewiątka, jedenastka, dwunastka i trzynastka. Co wybierasz? Trzynastkę. Trzynastkę. Czyli idziemy na sam koniec naszej krzyżówki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Z ośmiu liter składa się prawidłowa odpowiedź. Mateuszku, jesteś gotowy? Tak. Uwaga, uwaga. Trzynastka. W owocach i warzywach wzmacniają nasz organizm. Witaminy. Próbujemy. Bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję tobie, Mateuszu. Tak jest, to są witaminy, których bardzo potrzebuje nasz organizm. Kogo pozdrawiasz? Moje dwie siostry, babcię Zosię, całą rodzinę, telewizję Trwam i ojca prowadzącego. Dzięki ogromne. Mateuszku, pozdrawiam ciebie. Do całej twojej rodzinki pięknie się uśmiechamy. Życzymy dobrego dnia. Gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Nagrodę do ciebie wysyłamy pocztą. Czekam na twoje dane adresowe. kropelka@tv-trwam.pl. kropelka@tv-trwam.pl.
Bardzo dziękujemy Mateuszowi, pozdrawiam, gratuluję raz jeszcze dobrego dnia, oczywiście życzę. Kochani przyjaciele, a teraz zapraszam Was na spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci. Po spotkaniu z Magdą Buczek powracamy do rozwiązywania naszej konkursowej krzyżówki, a zatem bądźcie razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a szczególnie wszystkie dzieci. Lipiec jest miesiącem poświęconym szczególnie najdroższej krwi Pana Jezusa. Zachęcam więc do tego, by każdego dnia odmawiać litanie ku czci najdroższej krwi Pana Jezusa, byśmy prosili Jezusa, by obmył nas swoją przenajdroższą krwią z naszych grzechów, z naszych słabości i aby nas chronił przed wszelkim złem, przed wszelkimi atakami złego, przed wszelkimi niebezpieczeństwami, by Jego święta krew nas chroniła, nas oczyszczała, abyśmy byli uświęceni mocą Jezusa, mocą Jego męki, śmierci, przelanej za nas krwi i mocą Jego zmartwychwstania. Ale również lipiec jest miesiącem wyjątkowym dla podwórkowych kół różańcowych dzieci, ponieważ nasza wspólnota właśnie w lipcu przeżywa 20-lecie powstania. Świętowaliśmy to wielkie wydarzenie na Jasnej Górze już 11 czerwca, ale pragniemy teraz w lipcu nadal trwać w dziękczynieniu Panu Bogu i Matce Najświętszej za naszą wspólnotę, za jej powstanie, za to dzieło Matki Najświętszej, które trwa i rozwija się. Kiedy trwają wakacje, to jest dobra okazja do tego, aby szerzyć modlitwę różańcową, by również powiększać już istniejące podwórkowe koła różańcowe dzieci i zakładać nowe. Właśnie w tym środowisku, w jakim przebywamy, tam gdzie jesteśmy na wakacjach, czy też na różnych wyjazdach, obozach, koloniach, rekolekcjach. Widzimy też, jak wielu ludzi oddala się od Pana Boga, obraża Go swoimi grzechami. Nie chcemy, aby oni poszli do piekła. Dlatego pragniemy modlić się o ich nawrócenie, o przemianę ich serc. Więc te wszystkie intencje powierzamy każdego dnia w naszej modlitwie różańcowej. A kiedy spędzamy teraz czas z naszymi rówieśnikami, przyjaciółmi, rodzeństwem, to zaproponujmy im wspólną modlitwę różańcową. Odmówienie chociaż tej jednej dziesiątki, która trwa tylko 5 minut, to tak niewiele. A jak wiele łask możemy wyprosić. Dlatego bądźmy radością Matki Najświętszej i również mówmy innym o podwórkowych kołach różańcowych dzieci, aby i oni chcieli dołączyć do tej radosnej rodziny różańcowej. Dzieci oddanych Matce Bożej, znajdujących się i wzrastających w jej szkole, bo to Maryja każdego z nas prowadzi do Jezusa drogą świętości, najkrótszą i najbezpieczniejszą. Więc zachęcajmy innych i będę z radością czekała na Wasze zgłoszenia do podwórkowych kół różańcowych dzieci, na informacje o nowych kołach, które powstały
i powstaną jeszcze w czasie wakacji. Przesyłajcie te zgłoszenia i informacje na adres mailowy pkrd@pkrd.pl. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia w przyszłą sobotę. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem dziękujemy Madzi Buczek, założycielce podwórkowych kółek różańcowych i oczywiście w imieniu Matki Bożej zapraszamy Was do włączenia się do naszej wesołej, różańcowej rodzinki Matki Bożej. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kto jest z nami? Tomek. Tomku, skąd dzwonisz? Z Bolesławca. Tomku, jaka pogoda u Ciebie w Bolesławcu? Nie, taka trochę zła. A, widzisz, czyli czekamy na więcej słońca, co? Mhm. Tomko, to nasza krzyżówka. Została nam tak, piątka, ósemka, dziewiątka, jedenastka albo dwunastka. Tomko, który numer wybierasz? Jedenastkę. Zaznaczymy hasło numer 11. Przeliczymy literki. Raz, dwa, trzy, cztery. Jesteś gotowy, Tomku? Mogę czytać konkursowe pytanie? Tak. Jedenastka brzmi następująco. Na przykład Giewont. Góra. Próbujemy. Świetnie, tak jest. Bardzo dobra odpowiedź. Chodziło nam o górę. Kogo pozdrawiasz, Tomku? Całą rodzinę. A ta cała twoja rodzina to kto? Babcia, dziadek, mama, tata, siostra, siostra, wujek i ciocia. Masz dwie siostry. Jak mają na imię, Tomku? Hania i Ola. Kto jest najstarszy? Ola. Potem? Ja. Aha. A potem Hania. Później Hania. Pozdrawiamy całą waszą rodzinkę bardzo serdecznie. Gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Co będziesz dzisiaj robić, Tomku? Masz jakieś plany? Mam. Jakie? Pojedziemy do babci. Świetnie. To bardzo cię proszę, abyś także od telewizji Trwam swoją babcię pozdrowił. Dobrze, Tomku? Dobrze. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy i gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Nagrodę wysyłamy pocztą. Czekam na twoje dane adresowe. kropelka@tv-trwam.pl. Odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Martynka. Martynko, skąd do nas dzwonisz? Z Zorkowa. Co u ciebie słychać? Właśnie z rodziną pakujemy się nad morze, bo w niedzielę wyjeżdżamy o pierwszej. Ojejku, czyli się szykuje taka prawdziwa wakacyjna przygoda, co? No. Byłaś nad morzem już, Martynko? Tak, właśnie jedziemy już ósmy raz w to samo miejsce. A, czyli macie taką swoją stałą miejscówkę, co? No, ale co roku się zmienia i tak coś nowego, więc... Jakby to było inne miejsce. No tak, czyli to właściwie takie zaczarowane miejsce, bo niby takie samo, ale zawsze coś się tam zmieni, prawda? Tak. Martynko, oto nasza krzyżówka. Pozostała nam piątka, ósemka, dziewiątka albo dwunastka. Ja poproszę piątkę. Piątkę, zaznaczymy piątkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z sześciu liter składa się prawidłowe hasło. Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga, Martynko. Jemy je z mlekiem lub padają z nieba? Płatki. Próbujemy. Świetnie, tak jest. To są płatki, albo płatki śniegu, albo płatki w naszej mlecznej zupie, na przykład na śniadanie. Martynko, kogo pozdrawiasz? Ja pozdrawiam moich rodziców, mojego brata, starszego Dominika i całą rodzinę. Pozdrawiam ciebie, życzę całej waszej rodzince udanej wyprawy nad morzem. Może napiszesz do nas kartkę z pozdrowieniami, Martynko, co? Pomyślisz?
Oczywiście, ale nie znam adresu. To podamy na koniec adres telewizji Trwam. Przygotuj sobie coś do pisania, dobrze? Dobrze. I na końcu naszego programu przypomnimy tobie nasz adres do telewizji Trwam. Jeżeli przyślesz do nas kartkę z pozdrowieniami, to pokażemy ją w kropelce radości. Układ stoi? Okej, ja z wielką chęcią wyślę. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam ciebie. Adres przypomnę na końcu naszego programu. Wszystkiego dobrego. Martynko, pozdrawiam ciebie i życzę oczywiście dobrego wypoczynku nad morzem. Kochani przyjaciele, dzięki i trzymaj się dzielnie. Zostały nam 3 konkursowe pytania. Kto śpiewa, ten się 2 razy modli. Znamy tę zasadę, dlatego zapraszam was na upominek muzyczny. Możemy sobie wspólnie razem pośpiewać, a po upominku muzycznym bierzemy się za konkretną pracę, za rozwiązanie jeszcze 3 konkursowych pytań. Jej goryczy jest. Czasem strach wypełnia każdy dzień. Czujesz go, kiedy dotyka cię. Wtedy właśnie obok ciebie jest. Co się przyjaźnią zwie, darem jest zawsze wysłuchać je. Pomoc też chcę ofiarować ci, żeby strach zamienić w pogodne dni. Przyjaźnie mówi nie, przyjaźń cierpliwa jest. Kiedy samemu źle, to ona koi cię. Bo przyjaźń to jest dar, przyjaźń ma w sercu maj. Kiedy darujesz ją, to przyjacielska dłoń.
Kropelka radości w telewizji Trwam. Przed nami trzy konkursowe pytania, a zatem możliwość dodzwonienia się do naszego studia trzy razy, jeżeli wszyscy za pierwszym razem odpowiedzą prawidłowo. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kogo witam? Mateusza. Mateuszu, skąd dzwonisz? Ze Skawy. Jaka pogoda u ciebie, Mateuszu? Brzydka. No widzisz, no co zrobimy? No, będziemy czekali na trochę więcej słońca, co? No. Mateuszu, tak. Oto nasza krzyżówka, pozostała nam 8, 9 albo 12. 12. Zaznaczamy 12. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z 7 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Jesteś gotowy, Mateuszu? Tak. Uwaga, uwaga. Na nosie poprawiają wzrok. Okulary. Próbujemy. Świetnie, tak jest, to są okulary, to jest bardzo dobra, prawidłowa odpowiedź. Fanfary dla ciebie i oczywiście nasze gratulacje. Kogo pozdrawiasz, Mateuszu? Babcię, dziadka, kuzynkę, ciocię, mamę, tatę. Kto tobie kibicował? Wujka Krzyśka jest. Aha. Wujka Lulka. Kto tobie, Mateuszu, kibicował? Bo tam słyszę, że jakieś głosy są obok ciebie. I kuzynka i ciotka. Cioci jak na imię? Co? Cioci jak na imię? Beata. Bardzo pozdrawiamy twój cały zespół. Gratulujemy prawidłowej odpowiedzi. Nagrodę wysyłamy do ciebie pocztą. Czekam na twój adres. Wyślij go mailem kropelka@tv-trwam.pl. Szczęść Boże, trzymaj się dzielnie i do miłego usłyszenia. Z Panem Bogiem, Mateuszu. Proszę bardzo, kropelka radości. Halo? Halo, halo? Halo, halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Karolina. Karolcia, ile masz lat? 5. Oto nasza krzyżówka. Karolcia, została nam, słuchaj, 8 albo 9. Jaką podejmujesz decyzję? 8. Zaznaczamy 8. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z 7 liter składa się prawidłowa odpowiedź. Czy mogę czytać konkursowe pytanie? Karolcia, jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Pasażerski w powietrzu. Samolot. Próbujemy. Świetnie, tak jest. To jest bardzo dobra odpowiedź, prawidłowa odpowiedź. Chodziło nam o samolot, a teraz czekam, Karolinko, na twoje pozdrowienia. Kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę i brata. Twój braciszek jak ma na imię? Tomek. Starszy jest od ciebie czy młodszy? Młodszy. Czyli także Tomka od nas bardzo gorąco proszę pozdrowić i pozdrawiaj także całą swoją rodzinkę, dobrze? Dobrze. A co będziesz dzisiaj robić, Karolcia? Jakie masz plany na dzisiejszy dzień? Jedziemy do babci. Czyli babcię także serdecznie pozdrów, dobrze? Dobrze. Gratulujemy, pozdrawiamy, Karolinko. Dobrego dnia życzymy. Bóg zapłać, z Panem Bogiem. I pozostało nam do rozwiązania jedno konkursowe hasło. Bardzo proszę, kropelka radości. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Wiki. Skąd do nas dzwonisz? Z Konstantynowa Łódzkiego. Co z pogodą u ciebie? Słonecznie. No to chociaż wiemy, że w centralnej Polsce świeci słońce, bo w pozostałych obszarach to ta pogoda taka trochę w kratkę. Oto nasza krzyżówka. Pozostało nam tylko i wyłącznie pytanie numer 9. Przeliczymy literki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jesteś gotowa? Tak. Uwaga, uwaga. Z okładką
warto ją czytać? Książka. Próbujemy. Świetnie. I tym samym rozwiązaliśmy całą dzisiejszą krzyżówkę, dlatego na zakończenie zabrzmiały te takie bardzo uroczyste fanfary, które mówią nam, że wszystkie pola naszej krzyżówki zostały w dzisiejszym programie wypełnione prawidłowymi literkami. Wiktorio, kogo pozdrawiasz? Mamę, babcię, siostrę, księdza prowadzącego. Dziękuję. Księdza Pawła z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi i Panny i całą telewizję Trwam. Jakie masz plany na dzisiejszy dzień, Wiktorio? Spotkać się z koleżanką na działkach. Aha, jak ona ma na imię? Nadia. Pozdrowisz ją od nas? Tak. To tak bardzo serdecznie od telewizji Trwam i Radia Maryja, dobrze? Dobrze. Bardzo dziękuję, Wiktorio. Pozdrawiam także ciebie. Gratuluję prawidłowej odpowiedzi. Do ciebie i do wszystkich zwycięzców chcemy wysłać nagrodę pocztą. Czekamy na wasze dane adresowe. Wyślijcie je mailem kropelka@tv-trwam.pl. Kto nie ma możliwości skorzystania ze skrzynki elektronicznej, może zadzwonić od poniedziałku do piątku, od 9 do 15 do sekretariatu telewizji Trwam. 56 610 72 58. Przypominam także adres do korespondencji. Jeżeli ktoś z was chce nam przysłać kartkę z wakacyjnymi pozdrowieniami, a jedna nasza koleżanka do tego się już zobowiązała, piszemy telewizja Trwam, dopisek Kropelka Radości, ulica Świętego Józefa, 23/35, 87-100 Toruń. Powtórzę, telewizja Trwam, dopisek Kropelka Radości, ulica Świętego Józefa, 23/35, numer kodu 87-100 Toruń. Czekamy na wasze wakacyjne pozdrowienia. Bardzo dziękuję za wspólne spotkanie. Życzę wam oczywiście dobrego humoru, uśmiechu na twarzy, ale także dobrego dzisiejszego dnia i spotykamy się jak w każdą sobotę za tydzień o godzinie 11 w Kropelce Radości. Bądźcie razem z nami. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.